Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Surviving Marse. Jest to chyba z piąty odcinek. Niestety mamy tutaj kryzys, niedobór żywności, ale jako rozsądny tutaj gubernator, prezydent naszego miasta, naszej kolonii na Marsie, podjąłem odpowiednie kroki i właśnie jedzie sobie tutaj jedzonko. W dzisiejszym odcinku musimy zrobić kilka rzeczy, jak na przykład sprowadzić drony. Już nie pamiętam, bo w sumie zatrzymałem na chwilę. Potrzebujemy chyba o wiele więcej dronów, niż jej mamy. Bo coś zobaczy. Na przykład to strasznie wolno idzie. Przecież zanim to paliwo się uzupełnia tu, to przecież strasznie dużo czasu bija. I zanim to się przecież wysłało, to też strasznie dużo czasu. Głodujący koloniści to czterech kolonistów, ale oni są... Ale oni teraz pracują, więc jakby rozumiem, że on skończy sobie pracować i pójdzie sobie zjeść coś takiego. Mam taką nadzieję. No jest tu jedzenie. Chyba będzie gites. Mało jest niestety dronów. Mamy 12 dronów. Musimy zacząć produkować te drony. Możemy też produkować te drony tutaj. To znaczy na Marsie, natomiast aktualnie nie mamy takiej możliwości. Co to się stało? Już się wszystko zużyło? A nie, po prostu było za dużo cementu. Tak, właśnie robimy handel cementem. In general. Tu mamy to zapadlisko, to jest jakaś ta chyba jedna z tajemnic, które powoli zaczynamy odkrywać i odkryliśmy w poprzednim odcinku. Tu uwalniamy sobie lądowiska w sumie. A czym to się jakieś zasobów do innych kolonii na Marsie? Kurde, a nie wiem, a zrobię jedno takie i tutaj też zwalniemy jeszcze jedno. No, co się takiego bym zrobił? Na 5 rakietek. Mam nadzieję, że w ogóle wystarczy nam jakby zasięg dronów, ty. Gdzie ja mam drony? Ty, no nie wy... A, tu są w sumie. No, to wystarczy. Elegancko powinno być. Banana anomalie, zdobyliśmy 34 rzadkie metale. To jest informacja fantastyczna, bo 34 rzadkie metale. W ogóle sobie chwilę odpalę. Menadżer zadań. Odkryłem niedawno zajebisty skrót. Ctrl Shift Escape. Odpalasz menadżer zadań. Nie musisz jakby Ctrl Alt. Nie. Ctrl Alt Delete i tam menadżer zadań. Możemy jeszcze, mamy tu jeszcze, widzę, kilka rzeczy. Łazik safari, niestety go nie mamy, a tutaj załoga 6, botanik. Myślę, że można tutaj wysłać spokojnie jakąś nową rakietę. Kolonia Japonia nie oferuje już wymiany zasobów za 50 tego. Czekaj. A, nie, no dobra, no, my i tak nie chcieliśmy tych artykułów elektronicznych, niestety nie mamy. Jest nowa rakieta, ląduj. Ty możesz co? Ty możesz wylecieć. Dobra, to wylatuj. Nie udało się wystrzelić rakiety. Sądzimy, że przyczyną problemu jest stosunek tlenu do ciekłego metanu. Przeprowadź... Będzie wymagać to 5 części maszyn. Nie, wolelibyśmy nie utracić rakiety. Ona chyba kosztuje 200 milionów, więc... Wolę chyba jednak nie utracić maszyny. Mamy kilku bezdomnych. Nie, bezdomnych mamy 0, to nie wiem, po co ja to buduję, ale już chuj, zbudowałem. Natomiast mamy bezrobotnych. I wydaje mi się, że tutaj miałem coś dzisiaj planować. Miałem dzisiaj... no halo, panie drony. Weźmiemy tutaj priorytet, bo chcę wylądować. A tu mogę? Nie mogę. A, bo tutaj jakby przybędzie rakieta tego. Dobra, teraz rozumiem. Do tego ma jakby... Wiesz, zasób oferowany na eksport tego budynku, z tego budynku. Okej, a to... Nie no, ale nie mogę tu wylądować, czemu? A tu mogę. To jakby... Nie rozumiem. Czyli ja wybieram, co chcę sprzedać. No to walę cement na przykład, nie? Oferuję cement. Tak, do importu. Wybierz, o który będziemy prosić. No chcielibyśmy na przykład artykuły elektroniczne. O, za cement. Dobra, zajebiście. Odwodnienie, ty. Co się dzieje? Halo? Jak tu minus 13 wody?
Ty, co tu się stało? Stop. Wykryto pseciek? No to naprawcie to szybko. Halo? Gdzie są moje drony? A gdzie jest ten przeciek? Bo ja nie rozumiem trochę. Nie. Tu jest przeciek. No to napraw to. Jak to w pobliżu brak metalu? Co to w ogóle znaczy, że w pobliżu jest brak metalu? Nie no, nie może. Halo. Proszę załadować tutaj zasób metal. I tutaj proszę ten zasób metal przywieźć, kurczę, bo jest potrzebny. Ty faktycznie chyba. Nie no, coś tam jest metalu, no. Jak tu nie ma metalu? Czemu? One nie mają energii? Nie no, mają to. A w ogóle nie pokazałem w sumie tego, a to jest dość ważne. Teraz zacząłem w ogóle. W przełomach mamy coś takiego jak znakomite kable. To są kable, które budujemy za darmo. Nie musimy dawać metalu po jednym, to jest zajebiste. Plus nie musimy ich naprawiać, bo się nie psują. Totalnie OP. Ty, a nie ma la. Coś tam delikatne, ale mam nadzieję, że nic nie będzie to zbytnio dzisiaj odczuwalne, te lagi. O ty! O kurde, o tym nie wiedziałem, że sobie tak pod tabą, pod tego, pod alta ustawiam. Dobrze wiedzieć. Boję się troszeczkę odtrzymać grę, bo 18 budynków tam nie działa. A to nigdy nie jest dobra informacja, kiedy 18 budynków nam nie działa. Dlaczego nikt się nie zajmuje naprawą? Nie rozumiem, czy my jakąś mobilna stacja, nie wiem, może wy. Może wy tu jesteście potrzebni, kurde. Bo nie jest dobrze, ty. Zaraz mi kolonia padnie, szybciej, speeda walisz. Raszujesz to, gościu. Aż nie mam w ogóle rzadkich metali. Na co mi niby. Aha, moje kurwa te ładują rzadkie metale. Nie, moje rakiety. Prawda? Chyba tak. Bardzo. Tak, tutaj. Zapakowałem 30 rzadkich metali i zadowolony jestem. Nie. No stój tu. Naprawiasz. Niedotlenienie. No ja widzę, ty. Ale mi nic nie ro. A, widzicie, okej. Okay. No widzę przecież, no, naprawa szybko jest robiona. Git? Nie? Tak, nie. Nie ma wody, nie ma tlenu. A więc to tak. Chyba, że to naprawimy, to da nam jeden wody. Czemu nie ma wody i tlenu? Aha, bo ja. A nie. Bo przyszli ludzie? Nie mam wody i tlenu. No musimy na pewno zbudować wodę i tlen, tylko problem jest taki, że możliwe, całkiem istnieje duża szansa, że niestety nie mam wody. Natomiast tlen możemy faktycznie, megatlen. To zapewni nam tlen, czyli no, dość ważny zasób, kurczę, ekonomiczny. Natomiast jeśli chodzi o wodę, to wydaje mi się, że możemy wyłączyć farmę i wtedy ona nie będzie zużywać wody. Nie wiem ile produkcja tego. O, możemy tu sobie zobaczyć. Produkcja tego kosztowała nas 0,6 wody. No już nas nie kosztuje. O! Okej. Okay. Mam nadzieję, że nikt nie umarł. Tu jest, widzę, coś do naprawy. Sporo rzeczy. Musimy sprowadzić drony. Dlatego ja, słuchajcie, wyślę rakietę na ziemię. I z powrotem z tej ziemi musimy sprowadzić jak najwięcej dronów. Mamy zajebiste, znakomite kable. To jest dobra informacja. I cały czas myślę, że idę w inżynierię. Bo inżynieria zajmuje się budynkami, kopułami i ulepszoną technologią rakiet. Wydaje mi się, chociaż może gniazdo robotyka, mobilne bazy, odblokowuje nowy automatyczny eksplorator, sterowanie i ciężarówek sterowny. Odblokowuje nowy tryb automatyczny eksploratora sterownego. Co to znaczy? Nie wiem, może za samo podupca, więc biorę. Cały czas mamy to wsparcie naukowe. Z ziemi za 2 miliardy, więc powinno być git.
Czekamy aż plan. A, mamy jedną. Nie, nie mamy rakiety. Możemy zasobnik sprowadzić, ale zasobnika nie chcemy w sumie sprowadzić. Skład jest pełen. No, paliwa mamy strasznie dużo. Niestety, drony nawet nie nadążają na tym, żeby to paliwo brać w ogóle i ładować. To jest najgorsze. I no, widzicie, musimy rozładować wszystko. Nie jest dobrze. Dobra, tempo wrócił do normy, woda wróciła do normy. Możemy, myślę, uruchomić farmę. Powinno być gites. Mam 26 osób, które nie pracują. Ale ty, a w sumie mogę podwójnie jakby zrobić. Resources are low. Ekstraktor metali. No jest niby zło. Ty, podwójne mogę. A koszt budowy nie jest wcale taki duży. A zapotrzebowanie na metal? W sumie jest duże. Chociaż z drugiej strony teraz jak nie używamy do kabli metalu, to zapotrzebowanie na metal będzie Alignment compromised. zdecydowanie niższe. Przydałoby się coś, z czego można by było wykorzystać metal, typu... O! Nie. W sensie, używam metali do produkcji czegoś, o coś takiego bym potrzebował. Wytwarza polimery i potrzebuje do tego wody i paliwa. Używa wodę i paliwo. Wody mamy, paliwo mamy. A polimerów nie mamy. Więc wydaje mi się, że fabryka polimerów to jest tutaj rzecz, która jest nam potrzebna aktualnie. Budowałbym ją tu. I tutaj sobie ludzie będą wychodzić z tej kopuły i będzie kites. Ważne, żeby nie było bezdomnych, chuj z bezrobotnymi, oni sobie mogą tu chillować w sumie. Załamanie psychiczne. Co zrobić, żeby... To trzeba... Właśnie, bo skoro ta się jakby na nasze... Nasze kolonia się rozrasta, to zdecydowanie potrzebujemy rzeczy takich jak policja, takich jak karetki i tak dalej. Więc myślę, że szpital w sumie mamy, ty. Ja mam jeden szpitalik, tak? To jest... Użytkownicy będą odzyskiwać zdrowie fizyczne i psychiczne. No. Więc tutaj raczej mogą się leczyć. Przeciwdziała przestępczości renegatów. Mieszka spowodowane przez klęski żywiołowe straty zdrowia psychicznego. Okej. Okay. Tutaj ciepłe warzywa, ciepłe tego, owego. To wszystko daje jakiś luksus, ale zużywa mi dużo rzeczy. Osiągnięcie. Osiągnięcie kamień milowy. Kolejny zresztą, operacji przełom. Kronika tajemnic. Zapadlisko okazało się wejściem do. No to już było. Budynki nie działają. 5. A to czemu nie działa w sumie? Budynek doznał awarii, no niestety. Żeby teraz. Ojejciu, bo żeby to naprawić, to. No potrzebuję. To potrzebuje tego gaga. Nie. Kogo potrzebujemy? Potrzebujemy tego chłopa. Ten chłop musi załadować część elektroniczną. No tyle starczy, gościu. Musi pojechać tu wraz z moim gniazdem dronów, żeby oni to naprawili. Tak to musi wyglądać. Ty lądujesz, czym ty jesteś? Z ludźmi? Nie wiem. A nie, bo on pewnie był na tym, na. Wyprawie jakieś na ekspedycji. Tą drogą. A nie, bo tu jest potrzebny niestety łazik safari, więc nie wyślemy naszego ziomka tu. Eksplorator sterowny. Mamy owy? Nawet jak mamy, to raczej bardziej nam jest potrzebny tutaj na Marsie. Niż, w sensie w naszym jakby. W naszej kolonii. No dobra, to co? W sumie wysyłamy go. I mamy jakieś rakiety do sprowadzenia? Widzę, że mamy. I teraz jest tak, trzeba posprowadzać dronów, bo niby mamy ich 26, ale tak naprawdę myślę, że 20 kolejnych się przyda. I najbardziej przydałoby się coś w stylu na przykład ciężarówka sterowna, ze 3 razy myślę. Eksplorator, pojazd badawczy, możemy jeszcze jeden wziąć. Zdalny sterowany pojazd. No to też dwa bym wziął. A co daje łazik safari w sumie?
Zdalne sterowany pojazd, który zabiera turystów na safari. Wyznacz mu trasę za pomocą punktu nawigacyjnego, znajdujący się w pobliżu interesujących miejsc, aby zwiększyć liczbę otrzymywanych przez turystów punktów zadowolenia. I my potrzebujemy tego łazika safari w sumie do czegoś. Nie, nie chcę tego łazika safari. Wolę mobilną bazę. Tak, wystrzel. Gites. Czekamy na przybycie, bo to jest super ważne, teraz te mobilne bazy, bo tutaj jeszcze miałem zbudować. Żeby tutaj zbudować, potrzebujemy cement, metal oraz polimery, więc ty, gościu, musisz iść tak. Ty, gościu, musisz przynieść tutaj cement. Cement, polimery i metal. Robisz sektor do skanowania. A myślę, że w prawo pójdziemy do skra... do sk do sk no skra... skra... skraj? Skra... skroni? Czy ciebie? Nie, potrzebujemy cię istąd. Ognie Świętego Elma, jasne jak słońce. Zauważono przez dużą część marsjańskiej nocy wokół obiektów zawierających wodę, pojawiają się jasne światełka unoszące się tuż nad ziemią. Mamy szczątkowe dane z monitoringu, które mogą od pewnego stopnia potwierdzić doniesienia naocznych świadków. Niewyjaśnioną utratę wody, oj niedobrze. Tak w nocy będą się pojawiać tajemnicze światełka wykradające wodę? Gazówka. Wyłączenie zbiorników wody chroni nasze zapasy, ale nie resztę sieci podtrzymywania życia. Ty. Światła, które kradną mi wodę? Co to w ogóle jest? A może drony? Sabotująca sieć kolonii przeciwnika. I w sumie to nawet mądre było. Fabryki polimerów. Wszystkie zmiany. Dupcymy. I do tego jest w sumie potrzebne paliwo, to stąd sobie to paliwo raczej łatwo weźmiemy. Powinno być git. To nie działa, bo nie potrzebujemy cementu. Żadna z kolonii nie chce handlować, szkoda. Gdzie jesteś mój... Ty wyglądasz trochę jak zepsuty, ale... Ty? Dobra. I teraz tak, żeby potrzebujemy załadować metale, to musi być dużo tych. O, ty masz tylko ładowność 45. Metale, metale, metale. Z shiftem to trzeba robić. Metale. Co ty robisz? Nie wiem, że się. Nie. Nie, dobra. Metale, myślałem, że się zablokował. Bierz metale. Niestety on ma strasznie słabą ładowność. 45 to niestety nie jest dużo. Weźmy metale, 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 metale. Tu są jakieś metale? Tu są. Musimy jeszcze stąd wziąć i musimy wysłać koleżkę tutaj. Gdybyśmy stąd te drony budowały to. Powalona akcja, ale jest jak jest. Pyk, pyk, pyk i teraz wysyłamy go tu. A później, na razie musi tu w sumie trochę postać. Mam nadzieję, że... Nie, bo muszę pewnie... A, okej. Dopiero teraz będę budować. Zajebiście, że na szczęście kable są z Afryki, więc mogę sobie zrobić tak i SS. I od razu mam prąda. Szybko rakieta jest, szybko była pełna ryj. Teraz badanie się w sumie zrobi. Co my tu przywieźliśmy? Już nie pamiętam. A, o, tak. Wszystko tu przywieźliśmy, wszystko co najważniejsze. Jakieś drony i wszystko. Ojejciu, ile dronów. Tak. Trzeba je fastem przypisać gdzieś na przykład. Tutaj. To jest to miejsce, gdzie trzeba te drony przypisać. Tylko one się już, mam wrażenie, przypisały gdzieś same. Tu jest 12, tu jest 6. Nowa technologia, udało nam się ukończyć. Nie pamiętam, co teraz robiliśmy. To z dronami robiliśmy, nie? Ta, SI łazików. Fabryka części. Wytwarza części maszyn z metali. Uuu. Części maszyn z metali brzmi jak coś, co potrzebuje, bo ma strasznie dużo metali i strasznie mało części maszyn, chyba, nie? W sensie, może mało nie, ale no. A produkuje, widzę, z czegoś te części maszyn, ale już nie pamiętam. Aha, bo ja... ja produkuję z metali też ich. Po prostu sprowadziłem sobie z ziemi, jakby.
tą całą fabrykę. Ty, a tu wszyscy mają tego. A, bo oni tu nie mają dostępu do szpitala, no tak. Zapomniałem o tym. W sumie możemy tu walnąć jakiś mały szpitalik jeden. Tą rakietę możemy puścić. Chyba, że będzie tu coś ciekawego. Łazik safari, nie mam. Nie sprowadziliśmy go. Eksplorator sterowny. No w sumie możemy, bo pewnie nie wiem, który to jest eksplorator sterowny, ale zgaduję, że mamy ich. Że mamy ich trochę. To pewnie to jest, nie? Ciężarówka sterowna. Badanie ukończone. Obróbka 3D. W pobliżu budynku. A, to jest cały czas ten dziennik tych naszych tajemnic. To jest dokładnie powiązane to jakby z tą dziurą wielką, co znaleźliśmy wcześniej. W pobliżu budynków zawierających wodę zaczęły pojawiać się w nocy tajemnicze światełka, które je wykradają. Okej, okay, to jest cały czas powiązanie z tym. Tak mi się wydaje. A wy do czego jesteście? Aha, wy jesteście po prostu do łazików przypisane. 4? Nie, ty masz 12. Po co ci 12 dronów, gościu? Te 4, ale 12? I sobie fastem przypiszemy tutaj. W ogóle to by się przydało trochę porobić stacji ładujących do dronów. W sumie jedna stacja, one się tylko tam mogą ładować, więc przynajmniej po 2-3 stacje by się przydały na każdą jakby stację dronów. Dobra, a czemu tu nic? Ty, czemu my tego nie budujemy? A, za metali było tylko 20, to czego było 80? Cementu. Cement, dobra. Wyładowanko, wyładuj zasób. Badania na żywo z Marsa, jakieś coś tam, coś. Jednorazowy grant w wysokości miliarda. Okej. Okay. Co to jest? Planowane zalesianie. Iglice można zamawiać jako prefabrykant z ziemi. Czy my... Aha, że iglice jako cała ta baza, gdzie mieszkają ludzie chyba, tak? Drukowanie dronów, o tak, montażownia dronów. Buduję te prefabrykanty dronów. No, to by się przydało. To by było koks w robotyce. Ledzie, wszystkiego mamy strasznie dużo. Tu oferuje cement. Możemy też oferować paliwo na przykład, ale... Chyba bez sensu. Zbadano anomalie. Mamy jakieś anomalie niezbadane? To jest anomalia? Zapomniałem. Ty, chyba 3 godziny nie grałem i zapomniałem, co to anomalia była. To było? Ty też masz 16 dronów przy sobie. A, widzicie. To, co ja wziąłem na tego. Na całą... A nie, to ty chyba. A nie, dobra. No, nieważne jednak. Myślałem, że to, co wysłaliśmy, to był ten dron do badania anomalii, ale nie. To, co wysłaliśmy, to był... A nie, to był dron do badania anomalii. Tylko mamy 2, zapomniałem o tym. A wy się w ogóle posuńcie może trochę. Dobra, 12 bezrobotnych, wolne miejsca pracy 3. Pewnie w fabryce polimerów. Co ty gadasz? Gdzie są głodujących? Który to? A, faktycznie nie ma. Ty, bo tu jest jakieś straszne... Nie, trzeba, wiecie co trzeba zrobić? Trzeba ustawić jednego chłopa. A tutaj te drony nie powinny jakoś dostarczać? Nie rozumiem. A nie, no chyba dostarczają jedzenie. A, bo my nie mamy jakby... Okej, okay, ja chyba rozumiem, bo my nie mamy jakby ludzi, którzy się tym specjalnie zajmują tutaj. To jest jakby takie osobne miasto. Ja zapomniałem, że tutaj trzeba by było dodać jakąś restaurację albo jakieś coś takiego, nie? Jakąś stołówę albo kosmobar, co będzie lepsze. Odprężenie się, picie. Kosmobar chyba więcej zajmuje. Więcej zużywa, ale wygoda jest większa. A nie, stołówce ty jest większa wygoda. Nie, jest tyle samo, ale nie zużywa jedzenia? Aha. A, bo kosmobar to trzeba się najebać. Dobra, było od razu mówić.
Zapomniałem. I zajmuje strasznie dużo, więc na razie tylko stołówkę walniemy. Stołówka nie kosztuje nas za dużo i na chillku to sobie zrobimy. I oni teraz będą mieli jakby gdzie przynosić jedzenie, bo w sumie oni teraz nie mieli nawet gdzie to jedzenie przynosić, te drony. Nie mam zielonego pojęcia, jak oni do tej pory jedli, w sensie wychodzili sobie po paczki, nie wiem. W sumie, myślałem, że jest potrzebny jakiś właśnie stołówka czy coś, od samego początku. Potrzeba ludzi, bierzemy 3 zmiany, cyk. Miejsc pracy wiele jest. Ludzi nie pracują. A tu będziesz robił, tak o. I oni sobie teraz tutaj elegancko będą rozprowadzać jedzenie, zajebiście. Nowe technologie dostępne do badań. Jeśli ktoś wie, gdzie patrzeć, jałowe błyskowe czerwonej planety jest dla niego skarbnicą cudów i nieznanej wiedzy. Nawet najmniejszy kamyczek o pospolitym wyglądzie może zawierać rozwiązania tajemnic, które dręczą ludzkie umysły od wielu pokoleń. Czasem wystarczy proste odkrycie, by uświadomić nam ogrom wszechświata, zachęcić nas do sięgania wzrokiem poza nasz codzienny byt. Kompaktowy moduł pasażerski odkryliśmy oraz szkolenie systematyczne. I to jest w inżynierii. Inteligentny dom to mieliśmy, a to jest kompaktowy moduł pasażerski. Mieszczą o 10 kolonistów więcej. Ulepszony pakiet wnętrza oraz lżejsze wytrzymałe materiały umożliwiają bardziej zaawansowanego i mniejszego modułu. No wydaje mi się, że czy my mamy miejsce, tu turyści tak średnio nie chcą do nas latać, tu nie jest najlepszy, kurczę, resort wypoczynkowy, nie ma basenów i tak dalej. Ostatnio nie byli zadowoleni, jak tutaj przylecieli, więc może na razie sobie tutaj odpuścimy inżynierię. Naukowcy i botanicy mają premię. To jest to drugie, tak? Systemy. Czy potrzebne? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że czas wrócić do domu i w sumie przysłać jakichś nowych ludzi, bo ja tu mam sporo apartamentów wybudowanych, a brak ludzi. A to, czy oni pracują, czy nie, to już kij z tym. Zawsze możemy walnąć, nie? A właśnie, w ogóle, jak to głodujący 4? To idźcie sobie zjeść, no. Dupnij sobie chlebka. Kanapeczkę, wiesz, zodzi, fasolkę po bretońsku. Zawsze można zbudować... No czekajcie, to trochę mnie ścięło. Zawsze można zbudować na przykład rancho zewnętrzne. Na przykład farmy grzybów. W zależności... Kurde, ja bym walnął farmę grzybów. Na przykład... Tutaj. O, tu jest... Nie. Nie, bo ja bym ustawił tak sobie fajnie, żeby tak było tego. Kilka farm, tak, taki pasek tu farm by był. Bo my tu wysłaliśmy kogoś, żeby coś zbierał, nie? Ty. Miałeś oddać wszystkie metale. Wyładuj metale, gościu. Wyładuj medale. Medale. Dobra. Potrzebujemy i załaduj cement. Cement. To w sumie tu możesz załadować, bo więcej pomieścisz. Cement. Dobra, i wysyłamy gościa tu. Mamy jednego takiego, czy dwóch powinno być, nie? Dwóch. Dobra, to ty też załaduj cement. A, to ci zrobię tak, załadujesz cement, a później jak załadujesz cement, polecisz tu. Dobra, dzięki, działa. W ogóle nie mam praktycznie zbiorników na wodę. Wszystko, co się praktycznie dzieje, to nie jest trzymane w żadnych zbiornikach w sumie. Może by się przydało, bo w razie jakiejś właśnie... Weź jakieś kurde awarii, to zanim ja zareaguję, to trochę mija czasu. Tu mam strasznie dużo dronów. Nie wiem, one gdzieś powinny... Powinny, wydaje mi się... Przemieścić się może na przykład... nie wiem, tutaj jakoś się tak rozdzielić po trochę. Może jedna tu, jeden tu się przyda, że tak wiecie, to jest takie... W razie by był potrzebny tutaj, to po prostu szybciej sobie podleci. Zbudowane. I teraz polimery są potrzebne. Więc ty lecisz... Polimery, gdzie są polimery? To są polimery, te fioletowe tu? Chyba tak. Załadujesz zasób. I polecisz tutaj. O, i myodzio.
Wcześniej ja tak nie umiałem. Jak grałem poprzednio, to nie umiałem w takie klikanie tutaj, żeby się załadowywało wszystko. Ty, ja tak ciągle ubywa mi tej żywności, a jakoś kurczę nie widzę, żeby mi ubywało tej żywności. Dobra, wystrzelimy tutaj rakiety pasażerskie, w sumie czemu by nie? Ze dwie, a może nawet i więcej? Rakieta pasażerska, wystrzel. Wszystkie wystrzelę, cztery rakiety pasażerskie tego. Turyści, nie turyści, wszyscy są mile widziani w naszej kolonii. Ale już nie widać. Tak, a tutaj specjalnie budujemy tą kopułę. Chciałbym tylko przypomnieć i nadmienić, że specjalnie zbudowana kopuła. Bo tutaj będą szlachetne zasoby wydobywane. I później te szlachetne zasoby będą tworzone z szlachetnych zasobów artykuły elektroniczne. I będzie tam powoli, ale zaczniemy stawać się kolonią, która będzie samowystarczalna, a to jest coś, co mi aktualnie jest potrzebne najbardziej i o co powinniśmy zadbać. Pyk, 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 jeszcze tutaj chyba, nie? Trzeba to połączyć, coś takiego by było. Jak to nie ma? O kurde, nie tworzymy wystarczającej ilości prądu. Oj, to bardzo niedobrze. Ja mogę jakieś... Mam turbiny wiatrowe. Okej, mogę porobić w sumie te turbiny wiatrowe, dobra. Żadnego tutaj generatora niestety nie mam, który mógłbym zbudować z ziemi. Sprowadzony z ziemi. W tym sensie. Więc git. W sumie mogę to wyłączyć na razie, nie? Mogę zrobić coś takiego. Mógł wyłączyć całą tą kopsułę. To już było, nie? Pioruno kuliste ognie świętego Elma. Coś zupełnie innego. Koloniści nazywają to po prostu ognikami. Ludzie zafascynowani tymi dziwnymi światełkami, trudno im się dziwić. Ogniki pokazują się każdej nocy, tańczą w powietrzu, o świcie znikają. Tak czy siak nasi naukowcy oceniają liczbę obserwacji na wystarczającą. Dysponują danymi, które umożliwią badanie tej zagadki i uznamy, że warto. Dostępne jest badanie ogni świętego Elma. Ty, to ja chcę to. Gdzie to? Badania. Gdzie są te ognie? Próba lepszego zrozumienia tajemnicy. Proste. I to bierzemy na... Mogę to jakoś ustawić, jakby tak zrobić? A i tak. O. To jest nasz priorytet w tym momencie. I w sumie to nie wiem, czy już się nie skończyło, więc wziąłbym... Tak. Właśnie się skończyło. Wziąłbym za 1 miliard pomoc zewnętrzną, żeby tutaj szybciej te badania. Ty, nowe zapadlisko jest. Widzę. Niedobrze. W sumie. Dobra, ale w sumie jak przyjadą tutaj nowy koloniści, tak, dobrze. No to będzie trzeba ich tutaj wpuścić, tutaj trzeba zbudować na zasoby. To pewnie zrobię poza odcinkiem, tu zbuduję zasoby, tu wpuszczę, zbuduję kilka tych rzeczy. No i jak będą jakieś newsy, nowości, nie będzie takiej nudnej pracy, bo właściwie teraz jakoś turbo nic nie działa. A jak będzie coś ciekawszego, no to wam oczywiście pokażę i zacznę odcinek, a my widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie. Twitter, Twitch oraz Instagram macie w opisie, mój drugi kanał vlogowy. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, widzimy się jutro.